Jeszcze przed 2 laty wydawało się, że szkoła podstawowa w Łękach zostanie zlikwidowana. Tymczasem udało się znaleźć porozumienie i uratować placówkę. Tak, to dzięki przede wszystkim inicjatywie części rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki szkolnej, która przyjęła propozycję gminy Bożencin w zakresie prowadzenia szkoły w innej formie organizacyjnej poprzez stowarzyszenie, które zostało tutaj założone pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach. Inna forma organizacyjna wcale nie oznacza, że ta szkoła będzie prowadzona gorzej, gdyż jestem przekonany, że co prawda jesteśmy teraz na etapie września, ale jestem przekonany, że wcale uczniowie nie stracą, wręcz przeciwnie, na poziomie edukacji zyskają, ale znaczy, że taniej, i to jest bardzo ważne z punktu widzenia budżetu, z którego sporo środków finansowych wydatkujemy na oświatę, dokładając do subwencji oświatowej, która w gminie Bożencin, podobnie jak w przypadku wielu licznych gmin w regionie, nie jest wystarczająca. Także można powiedzieć 2 w 1. Lepszy poziom edukacji, tańsza szkoła i wsparcie ze strony gminy dla tego typu działań, które tutaj zostały podjęte. To, że gmina wspiera i będzie wspierała szkołę, widać. Pojawiła się nowa elewacja. Pojawiła się nie tylko nowa elewacja, więc docieplenie obiektu, dzięki czemu sezon grzewczy będzie na pewno tańszy, ale również wykonaliśmy kompleksową modernizację pokrycia dachowego, wykonaliśmy wymianę okien w części mieszkalnej, wymianę orynowania. I to są prace, które realizowaliśmy w tym roku za kwotę blisko 190 tysięcy złotych. Przy dofinansowaniu, jak wiele inwestycji w gminie Bożencin prowadzonych ze środków zewnętrznych, w tym przypadku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Gmina zapowiada również zmiany w otoczeniu szkoły. Oczywiście będziemy dalej wspierać tę inicjatywę, jaka została na Łękach podjęta. Będziemy wspierać stowarzyszenie, nie tylko radą, nie tylko pomocą merytoryczną, ale również pomocą finansową w zakresie modernizacji w dalszym ciągu tego obiektu, w zakresie zagospodarowania terenu, tak aby ten teren również w postaci nowych obiektów, boisk sportowych, placu zabaw uczniom i dzieciakom z miejscowości Łęki mógł służyć. Będziemy to robić oczywiście również dlatego, że dalej jest to majątek gminy, który został użyczony stowarzyszeniu na prowadzenie działalności szkolnej. I głównie też dzięki temu, że zmiana formy organizacyjnej wygenerowała spore oszczędności w budżecie, a te oszczędności możemy przeznaczyć właśnie na te inwestycje wokół tego obiektu szkolnego.